Nazywam się Agnieszka Pawliszak i witam Cię w dzisiejszym po angielsku. Dzisiejszy odcinek to show business po angielsku. Jak słyszysz, odjęło mi trochę mowę, ale dlaczego? Kilka dni temu była premiera takiego filmu Avengers. No właśnie, jak go się wymawia, dlatego że słyszałam różne wymowy i bynajmniej niewiele z nich przypominało to, co właśnie powiedziałam. Avengers wymawiamy z akcentem na E. Avengers, a czasownik to avenge. Co oznacza avenger? Avenger oznacza mściciel i pochodzi od czasownika avenge. Ale zobaczmy, jak to jest w Spider-Manie. Now you know the truth about Peter. Be strong, Harry. Avenge me. Avenge me! No! Dobra, przechodzimy do naszej rodzimej sceny. Jak podaje Pudelek, Krzysztof Ankowiak dołącza do zespołu Barwy Szczęścia i kogo będzie grał? Uwaga! Muzyka, który się stoczył na dno. Na dno! Zanim ja Wam powiem, co to znaczy... Może nie, zanim ja Wam powiem, jak się tłumaczy osiągnąć dno, zobaczcie, jakie amerykańskie gwiazdy osiągnęły dno i tym samym sposobem będziecie wiedzieli, jakie to jest wyrażenie. Sięgnąć dna to hit rock bottom. Rock to skała, bottom to jest dno, takie podłoże, czyli tak jakby rozbić się o bardzo skaliste podłoże w rezultacie, no tak osiągnąć dno. Z kolei być na dnie to analogicznie be at rock bottom. You should really watch your back. Oh, it's hard to believe Brian would betray me. I mean, he was there for me when I hit rock bottom. See, Brian? That's a rock bottom. Thanks for being here for that. Now get out of here. We're about to drink some Chardonnay. Jak zauważyliście w Family Guy, one na samym końcu klepną w pośladki, w tyłek takiego faceta. Czyli można powiedzieć, że rock bottom to także twarde, jędrne pośladki. Nawet na YouTube jest mnóstwo filmików How to have rock bottom. Czyli jak ćwiczyć, żeby mieć twarde pośladki. Okej, jesteśmy przy słówku bottom. W tym znaczeniu oznacza ono tyłek. Jakie inne określenia znacie? Na pewno kojarzysz ass, butt, bottom, buttocks, booty pewnie? Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Jeju, ale dzisiaj jest zimno. Okej, omówmy sobie wyrażenia tyłek, dupa. Butt to jest, wydaje mi się, że najbardziej popularne określenia tyłka. Jest to znaczenie amerykańskie, oczywiście w Wielkiej Brytanii też jest używane. Jest ono nieformalne. Kolejne znaczenie, znaczy co ja w ogóle gadam dzisiaj? Kolejne słówko na tyłek to jest booty. Ale uwaga, uwaga. To słówko używa się głównie w takiej kulturze no, murzyńskiej, jeżeli się tak wyrażę. Wśród gangsterów, więc jeśli nie chcesz uchodzić za gangstera, to raczej bym go nie używała. Booty oznacza tyłek, ale zazwyczaj odnosi się do osoby, która ma taki duży tyłek i często jest to murzynka po prostu. Bottom to też oznacza tyłek, ale nikt młody raczej tak nie powie. Jest to raczej osoby starsze tak powiedzą. Mamy jeszcze ass i to na pewno kojarzysz. Jest to znaczenie nieformalne i jest to też znaczenie wulgarne. Jedyne właściwie z tych wszystkich określeń, które można powiedzieć tak oficjalnie i u nikogo to nie wywoła zgorszenia, to jest buttocks. Buttocks oznacza pośladki, właśnie tyłek i najczęściej się używa tego określenia jakieś siły lekarza, tak jak są. Kurde, gdzie ja w ogóle jestem tak naprawdę? Wracamy do kolejnych newsów. U nas w Polsce to afera goni aferę, dlatego że uczestnicy trzeciej edycji Asia Express zostali przyłapani na lotnisku. Być przyłapanym to jest get
Caught. Też zaznaczam tylko, że get caught to złapać się w takim znaczeniu, że ja nie chciałabym, żeby mnie złapali. Czyli kiedy? No na przykład jak kradnę coś w sklepie, bądź jak piję alkohol nielegalnie w parku, no to nie chcę, żeby mnie ktoś złapał. I don't want to get caught. A teraz przykład. Listen, when you and Ghost are working, I want you to be careful, okay? If you ever got hurt or arrested, I don't know what I'd do without you. Oh, I'm too smart to get shot. Thanks. No problem. And I'm too smart to get caught. Prison is for assholes. Tak sobie właśnie zdałam sprawę, że nie powinnam używać słowa murzyn. Więc wszędzie tam, gdzie go użyłam, to myślcie, że miałam na myśli powiedzenie czarnoskóry, czarnoskóra. Sorry. Get caught to złapać się, być przyłapanym. Ale można być też przyłapanym na gorącym uczynku, czego wam nie życzę. Ale zanim powiemy, zobaczcie na Barta z The Simpsons. Principal Skinner, one of my fellow children is vandalizing school property. Whoever did this is in very deep trouble. And a sloppy speller too. Boys, let's see your hands. Mm-hmm. Good. Okay. Simpson. You might say you caught him red-handed. Simpson, you and I are going to have a little talk. Same time, same place? Yes, in my office after school. Być przyłapanym na gorącym uczynku to tak jakby być przyłapanym z czerwonymi rękoma. Tak? Czyli get caught red-handed. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. I szybka powtórka. Avenger, mściciel, wymawiamy Avenger, avenge, mścić się. Określenia tyłek, but, najbardziej powszechne, nieformalne, as, też powszechne, ale trochę bardziej wulgarne, booty, wśród ludności czarnoskórej, gangsterskiej, buttocks, do lekarza, bottom, raczej osoby starsze. Get caught, złapać, być przyłapanym. Get caught red-handed, być przyłapanym na gorącym uczynku. To wszystko. Dzięki, cześć!